Hugo Kołątaj. Hugo Kołątaj 1750-1812 był jednym z głównych przedstawicieli polskiego oświecenia. Był uczonym, publicystą i politykiem. W latach 1791-92 pełnił funkcję podkanclerza koronnego. Był działaczem Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych i Komisji Edukacji Narodowej. W latach 1777-1783 był rektorem Akademii Krakowskiej i jednym z reformatorów tej uczelni. Kołątaj był czołowym działaczem Stronnictwa Patriotycznego, współautorem Konstytucji 3 maja i wielu innych ustaw. W latach 1788-1792 skupił wokół siebie grono publicystów, literatów i polityków w tzw. Kuźnicy Kołątajowskiej. Grupa ta popierała reformy Sejmu Czteroletniego i przyczyniła się do ukształtowania Stronnictwa Patriotycznego. Po uchwaleniu Konstytucji 3 maja działał w Zgromadzeniu Przyjaciół Ustawy Rządowej. Wobec niepowodzeń wojny 1792 roku Kołątaj opowiedział się za przystąpieniem króla Stanisława Augusta do Konfederacji Targowickiej, a następnie udał się na emigrację. Uczestniczył w przygotowaniu Sprzysiężenia Powstańczego 1793-1794 roku. W czasie Powstania Kościuszkowskiego był czołowym przedstawicielem Lewicy Powstańczej i członkiem naczelnych władz, kierownikiem Wydziału Skarbu w Radzie Najwyższej Narodowej. Był współautorem Aktu Powstania Obywatelów i Uniwersału Połanieckiego. Do 1802 roku był więziony przez Austriaków, a w latach 1807-1808 w Moskwie. W 1805 roku był współtwórcą Liceum Krzemienieckiego. W czasie księstwa warszawskiego uniemożliwiono mu działalność publiczną.